Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i jak widzicie po tytule, dziś opowiem Wam o takiej mojej małej kolekcji biżuterii. Będzie to biżuteria złota, biżuteria ze stali nierdzewnej pozłacana, różnych marek, marek, do których regularnie wracam, uzupełniam sobie tę moją małą kolekcję, będą różne modele, zestawy i nie tylko, a to dlatego, że w ostatnim czasie widzę pod moimi filmami, że dopytujecie o moją biżuterię. Jak coś tam mam na sobie, to pytacie, co to za kolczyki, z jakiej firmy, łańcuszek, naszyjnik, broszka, pierścionek. No, tych pytań czasami pojawia się bardzo dużo, ale też zaproponowaliście, żebym nagrała właśnie dla Was taki filmik, więc stwierdziłam, że to jest w sumie całkiem dobry pomysł, bo będę mogła tutaj zebrać praktycznie wszystko to, co mam, pokazać Wam. No i może coś Was zainteresuje, coś Was zaintryguje, także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Jeśli chodzi o biżuterię, którą aktualnie noszę, to przechowuję ją w kilku miejscach. Część trzymam sobie tutaj w tej szkatułce szklanej, która jest Home & You i ma kilka dobrych lat, ale tutaj mam taką biżuterię, do której rzadziej zaglądam. Natomiast ta szkatułka jest z Zary i tutaj właśnie mam wszystkie takie rzeczy, które noszę na co dzień i nie tylko. Zaraz Wam pokażę. Po kolei każdy model, każdy element, wszystko, co skrywa się właśnie w tej oto szkatułce. No prawie wszystko. Na początek pokażę Wam broszki. To są moje ulubione broszki, przynajmniej w tej chwili. I najczęściej widzicie je w moich filmach. Tutaj mamy szpilę taką z perłami złotą, która jest ze sklepu Bajdziubeka i o ile się nie mylę, jest nadal dostępna i jest też w srebrnym odcieniu. Tutaj jest motylek z różnymi takimi, widzicie, kolorowymi kamieniami, kamyczkami w złocie i z perłą i też jest ze sklepu Bajdziubeka, ale wydaje mi się, że już jest niedostępny, zresztą sama kupiłam go na wyprzedaży. Ta trzecia broszka to jest srebro, też motylek, a w sumie to powiedziałam, że bardziej taka ważka, gdzie w środku ma trzy kolory bursztyna. Bursztynowe kamyki, zobaczcie, brąz, taki jasny, żółty i powiedziałabym taka lekka zieleń. Nie wiem, czy wspomniałam, ale jest to srebrna broszka i ona natomiast nie pochodzi z żadnego sklepu, który moglibyście znać, ponieważ kupiłam ją sobie chyba w sierpniu 2019 roku, kiedy byliśmy na wakacjach w Sopocie na straganie. No i tak prezentują się właśnie moje ulubione broszki, to teraz przechodzimy dalej. Duże koła, które widzieliście ostatnio w moich filmach i też pisałyście dziewczyny, że Wam się bardzo podobają, to jest sklep Wecji. Koła, które widzicie, są złote, takie dosyć grube i tutaj mają taką zawieszkę, w której jest czarny koralik. O, zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda. Powiem Wam, że bardzo fajnie nosi się te koła. Te zawieszki tutaj się przesuwają. O, czekajcie, tak Wam pokażę Wam lepiej. O, widzicie, więc one są tutaj ruchome, ale to absolutnie w niczym nie przeszkadza, bo same kolczyki są niesamowicie lekkie i bardzo fajnie się je nosi. Także tutaj mamy Wecji, natomiast te dwie przepiękne nausznice, również złote, z ważkami, to jest już sklep Makt. Zobaczcie sobie koniecznie na stronie, jeśli lubicie takie gadżety, bo tam są też dostępne nausznice z gwiazdkami, też przepiękne. W ogóle powiem Wam, że w tych wszystkich sklepach takich, które sobie ostatnio przeglądam, jeśli chodzi o biżuterię, to tak naprawdę w sklepie Makt znalazłam tylko i wyłącznie takie nausznice i one robią furorę, wyglądają przepięknie. Ja noszę sobie taką jedną w uchu, i też bardzo fajnie to wygląda. Także z dużych kolczyków tak naprawdę posiadam to. Mam mniejsze kolczyki, zaraz Wam je pokażę. Ja generalnie rzadko noszę duże kolczyki, bo noszę je tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mam związane włosy. Przy rozpuszczonych włosach już mi niestety przeszkadzają. No i teraz pokażę Wam właśnie złote kolczyki wkrętki. Pierwsze z nich wyglądają tak.
One są dosyć duże i odstają na uchu, ale bardzo fajnie wyglądają. I tutaj mamy cyrkonię w takim odcieniu, powiedziałabym, mieszanka zieleni i fioletu. Bardzo, naprawdę bardzo ładnie wyglądają na uchu. I to jest bajdziubeka. Natomiast z bajdziubeka mam również takie maleństwa, małe wkręteczki, listki, które w środku mają cyrkonię. I to też są, jak widzicie, złote kolczyki, bardzo malutkie i bardzo takie, powiedziałabym, eleganckie, delikatne, fajnie wyglądają właśnie w uszach. Czyli z takich mniejszych kolczyków złotych to mam właśnie to z bajdziubeka. No dobrze, moje drogie panie, to teraz pokażę wam biżuterię taką, powiedziałabym, kapsułową, a tak naprawdę zestawy, które sobie też skomponowałam. I pierwszy z nich, który tutaj widzicie, zestaw złoty, to jest marka Vezzi. No i co my tutaj mamy? Bransoletkę, która jest właśnie na takim cieniutkim łańcuszku i widzicie tutaj dwa rodzaje koniczynek. Powiem wam, że całkiem ładnie to wygląda. Tutaj natomiast mamy naszyjnik, który na dole też jest wykończony właśnie takimi koniczynami w dwóch rodzajach, czyli te wypełnione i takie puste. I do tego mam kolczyki, wkrętki, też właśnie takie złote koniczynki. One są całkiem duże, ale naprawdę wyglądają bardzo ładnie w uszach. A przy okazji powiem wam, że jak tylko uda mi się znaleźć linki do tych wszystkich produktów, do tych wszystkich modeli, które wam pokazuję, to oczywiście zostawię wam je w opisie. Będziecie mogły sobie zobaczyć na stronie, jak one wyglądają na modelkach i nie tylko. Także tutaj mam taki właśnie pierwszy zestaw, który sobie skomponowałam. Wygląda całkiem ładnie, złoty, jak widzicie. No to lecimy z kolejnym zestawem i teraz mamy perły. Od czego by tutaj zacząć? Może zacznę od tego, czyli te malutkie perełki, wkrętki, to są kolczyki, które kupiłam kilka lat temu w aparcie. Cały czas bardzo dobrze mi służą. No i teraz ważna informacja, że tutaj mamy złoto. Tutaj już mamy prawdziwe złoto, nie stal chirurgiczną, tylko jest to właśnie złoto i perełki z takimi silikonowymi wkrętkami. Ja chyba za nie zapłaciłam wtedy, kilka lat temu, coś około 150 zł. I wiem, że były też w różnych rozmiarach. Jeśli szukacie kolczyków właśnie z takimi perełkami, to polecam wam rozejrzeć się w aparcie, bo jest tam bardzo duży wybór, przynajmniej był bardzo duży wybór. Następna rzecz będzie to pierścionek, również z perłami. Ten pierścionek też często możecie widzieć u mnie na kanale, bardzo go, bardzo lubię. To jest bajdziubeka, zobaczcie, on jest tutaj regulowany, więc nie pytajcie mnie o rozmiar. Bardzo fajnie się go nosi i o ile dobrze pamiętam, cały czas jest dostępny w ofercie w sklepie Bajdziubeka. Dokupiłam sobie również w Bajdziubeka taki pierścionek na gumce. Zaraz pokażę wam jeszcze inne pierścionki na gumce, które mam, bo też spodobał mi się właśnie ten motyw połączenia złotych koralików z perełkami i tutaj jest jeszcze taka maleńka gwiazdka. Widzicie to? Maleńka gwiazdka z cyrkoniami. Też bardzo ładnie wygląda to połączenie tych dwóch pierścionków na jednej, na drugiej ręce. Naprawdę wygląda to całkiem fajnie. No i teraz lecimy dalej. Oczywiście mam do kompletu też szpilę, którą już wam wcześniej pokazywałam. I teraz tak, biżuteria od Vezzi. I tutaj mamy bransoletka, takie właśnie małe perełki, bransoletka złota, po jednej stronie taki fajny splot łańcuszkowy, a jak widzicie tutaj bransoletkę, czyli ten łańcuszek i perełki łączy złota moneta. I taki sam jest też naszyjnik. O, zobaczcie, po jednej stronie mamy właśnie takie malutkie perełki, po drugiej stronie złoty łańcuszek. O, i tutaj łączenie monety. I tak prezentuje się właśnie biżuteria kapsułowa, że tak powiem, znowu, czyli mój zestaw perełkowy, różne marki, ale powiem wam, że no,
jakby ktoś nie wiedział, to na pewno się nie pozna, że są to różne marki. No bo jak? Ale wygląda to całkiem fajnie. Oczywiście ja nie mówię, że trzeba to wszystko ze sobą nosić. Pamiętajcie o tym. Ale czasami połączenie na przykład bransoletka i naszyjnik, albo tylko i wyłącznie kolczyki i pierścionki. Zresztą widzicie u mnie na filmach, jak ja sobie łączę tę biżuterię. I może, kto wie, będziecie mogły się zainspirować. Dobra, lecimy z kolejnym zestawem. Jak widzicie, znowu mamy złoto, ale tym razem już nie perły, nie koniczyne, tylko czarne koraliki. I muszę Wam tutaj powiedzieć, że swego czasu miałam w ogóle jakiegoś hopla na tym, żeby właśnie mieć w swojej kolekcji biżuterii takie czarne koraliki. Bardzo mi się to podoba, zresztą nadal bardzo mi się to podoba. I fajne jest właśnie to połączenie złota z czernią, a ja mam dużo takich rzeczy, do których właśnie tego typu biżuteria będzie mi pasowała. I zacznę może od pierścionka. Pierścionek, o który też bardzo często pytacie, jest to pierścionek z Bajdziubek. Widzicie, złote elementy i czarne kryształki. Nie mam zielonego pojęcia, w jakim on jest rozmiarze. Od razu Wam zaznaczam, dlatego że kupowałam go kilka lat temu i powiem Wam szczerze, że nie pamiętam, jaki to był rozmiar. Kupowałam go stacjonarnie, więc też mierzyłam pierścionki tak, żeby były dla mnie dobre. Co prawda te pierścionki właśnie takie duże od Bajdziubeka, one są dosyć drogie, bo kosztują coś około chyba 170-180 zł, ale właśnie są w różnych rozmiarach, więc jeśli macie dostęp stacjonarnie do Bajdziubeka, to polecam sobie zmierzyć i są też różne opcje, jeśli chodzi o koraliki. W Bajdziubeka, w tym samym dniu, kiedy kupowałam ten pierścionek, kupiłam też pierścionek z takich koralików, czarnych właśnie z połączeniem złotych koralików. Też nie mam zielonego pojęcia, jaki to jest rozmiar. To są te pierścionki, wiecie, gumkowe, takie na gumeczkach. O! No i lecimy dalej. Z Bajdziubeka jest również ta bransoletka, połączenie złota właśnie z takimi czarnymi koralikami z napisem Love. I też ją kupiłam kilka lat temu. Nie wiem, czy dalej jest dostępna w sprzedaży, ale warto sprawdzać. Zobaczymy, poszukam linka, zobaczymy, czy uda mi się ją znaleźć. No i teraz przechodzimy do naszyjników. Tutaj mam przepiękny naszyjnik, czarne koraliki, złote gwiazdki. Tak jakby połączenie dwóch naszyjników z sobą. Czekajcie, żeby to było lepiej tutaj widać, ja odkręcę. O, bo tutaj, gdzie mamy tę część czarnych koralików, jak widzicie, ten łańcuszek jest, ten naszyjnik jest dłuższy i zakończony właśnie taką złotą gwiazdką. A tutaj, gdzie mamy te złote gwiazdki, mamy taki cieniutki, cieniutki łańcuszek, który jest krótszy. Przez to też bardzo fajnie wygląda to właśnie na dekolcie. I to jest naszyjnik już ze sklepu MACD. Jedno z moich ostatnich nowych nabytków, że tak powiem. A z kolei tutaj mam też taką, jak wy to mówiłyście, krawatkę. Taki naszyjnik, który już jest nieco dłuższy. On pochodzi ze sklepu Wecji, zakończony jest takim skrzydełkiem. Tutaj mamy małe serduszko, połączenie złota z czarnymi koralikami, tak dosyć gęsto, jak widzicie. No i tak jak mówię, on jest już dosyć długi, dłuższy, także też bardzo fajnie wygląda to bluzek z takim większym dekoltem. O, widzicie to? Czekajcie, spróbuję to jakoś tak rozsunąć, o, żebyście to widziały. W porównaniu do tego naszyjnika, o, ten jest zdecydowanie krótszy. Zobaczcie, ten jest taki długi. No, wyglądają one przepięknie. Także jeśli chodzi o połączenie złota i czarnych koralików, to będzie wszystko. Jak widzicie, nie mam kolczyków. Ale to dlatego, że jeszcze nie znalazłam takich kolczyków, które by mi pasowały właśnie, żeby sobie dokupić tutaj do tej biżuterii. Zastanawiam się, czy postawić może na złote gwiazdki, ale wtedy nie będą mi one pasowały właśnie do tego naszyjnika ze skrzydełkiem. Więc myślę, że najlepsze to by były po prostu rozwiązaniem, tak jak o, na przykład te, tylko żeby miały czarny koralik w środku. No jak znajdę, to na pewno dam Wam znać.
Jeśli chodzi o złotą biżuterię, to myślę, że już dzisiaj będziemy kończyć, bo trochę się rozgadałam. Pokażę Wam ostatnie modele, właśnie takie w tej tonacji złotej. I tutaj mam taki cieniusieńki łańcuszek na szyjnik, zakończony literką A, taką małą literką A z cyrkoniami od MACT. Zobaczcie, jest przesłodki, przepiękny, z tyłu wygląda tak. O. Bardzo delikatny, zobaczcie na ten splot tutaj, no fajnie się go nosi, no ale wiecie jak to jest przy takich dłuższych, bo on jest dłuższy, jeśli chodzi o właśnie, o zobaczcie, o długość, taki naszyjnik, to nie jest choker, to też zaznaczam, one są dosyć takie, no powiedziałabym średniej długości, takie łańcuszki, bardzo ładnie wyglądają w każdym razie. Tutaj mam naszyjnik, łańcuszek, naszyjnik, powiedziałam, z kolorowymi kamykami i z takim malutkim serduszkiem, ale tutaj z kolei mam srebro malowane złotem i to jest albo jest, albo apart. I powiem Wam szczerze, że nie pamiętam, musiałabym, a nie, mam tutaj na zapince, czekajcie, to jest jest. I ja ten naszyjnik kupiłam też kilka lat temu, też często widziałyście mnie w filmach, zwłaszcza tych letnich filmach na moim kanale i bardzo często o niego pytałyście, do tego naszyjnika była również bransoletka, ja sobie bransoletki nie kupiłam, natomiast wzięłam sam ten naszyjnik, chyba były też kolczyki, ale o ile dobrze kojarzę, jest on już niedostępny, natomiast z Yes posiadam również, czekajcie, ten naszyjnik z taką zawieszką, która jest zrobiona z takich malusieńkich serduszek. Widzicie to? Mam nadzieję, że to będziecie dobrze widzieć. Czekajcie. Czekajcie. O, teraz widać dobrze. Są to takie malutkie serduszka i to też jest naszyjnik srebrny, malowany właśnie złotem, powleczony złotem. Także to też chyba jest już niedostępny model, o ile dobrze pamiętam. Tutaj mam jeszcze jedną taką cieniutką bransoletkę z gwiazdką od MACT. Też ostatnio pokazywałam ją na moim właśnie Instagramie. Jest przepiękna, bardzo taka delikatna. I ostatnie dwa pierścionki, właśnie te takie gumkowe, jak ja to mówię, na gumce, zobaczcie. Ten jest ze sklepu Pika. I tutaj mamy złote koraliki z takim przezroczystym koralikiem, troszeczkę w kolorze kwarcu. O. I ten pierścionek, kompletnie nie mam zielonego pojęcia, jak nazywał się sklep, w którym go kupowałam. No przysięgam. Też bardzo często o niego pytacie, ale no nie pamiętam, słuchajcie, skąd ja go mam. Właśnie minusem tych gumkowych pierścionków jest to, że nie ma tutaj oznaczonej marki, więc też nie będziecie pamiętała, jak widzicie, ja mam kilka tych pierścionków. Natomiast spodobało mi się to, że mamy tutaj połączenie koralików złotych, właśnie z takimi niebieskimi, do tego z zielonymi, czarnymi, bardzo ładnie on wygląda do różnych stylizacji, na przykład w połączeniu z tym, mam też takie bransoletki właśnie wykonane z samych takich niebieskich koralików, no i czasami lubię go zakładać i łączyć na przykład ze srebrnymi pierścionkami. Także moje drogie panie, wyciągnęłam z mojej szkatułki wszystko to, co się błyszczy i świeci, jest w odcieniu złota. Mam jeszcze oczywiście biżuterię taką bardziej prywatną, powiedziałabym, którą dostałam w prezencie od mojego Massimo, czyli na przykład pierścionki zaręczynowe. Tak, dobrze usłyszałyście, pierścionki zaręczynowe, bo mam dwa. Jak na przykład obrączki, jak na przykład kolczyki z diamentami, z białego złota i nie tylko. Ale myślę, że to już zostawimy sobie na oddzielny film, ponieważ obawiam się, że ten dzisiejszy film będzie trwał trochę długo, a chciałam Wam pokazać właśnie te modele biżuterii, które ostatnio noszę, które często noszę, które najczęściej widzicie w moich filmach i o nie pytacie.
macie, będziecie mieć to po prostu wszystko w jednym miejscu, a jak będziecie pytać o dokładnie o jakąś pierścionek, o jakąś, nie wiem, o jakiś, jakąś bransoletkę, kolczyki czy coś, to będę mogła Was odesłać do tego filmu, gdzie będziecie mieć linki, będziecie mieć wszystko, jak to się mówi, podane na tacy. Także tak to wygląda, tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą ciekawość i teraz już wiecie, co i jak w tej mojej szkatułce, co tam się w niej skrywa i jaką w ostatnim czasie noszę ulubioną biżuterię. To teraz już znacie i wiecie, jak to u mnie wygląda. Jakie mam łańcuszki, naszyjniki, kolczyki, broszki, pierścionki i całą resztę. I biżuterię, którą lubię i do której aktualnie wracam, którą bardzo często noszę i z której jestem też bardzo, bardzo zadowolona. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć drugą część dotyczącą srebrnej biżuterii. I tak sobie myślę też o takiej już nieco innej biżuterii, którą posiadam, bardziej bym powiedziała już coś do włosów, jakieś takie kornie, korale, tylko takie duże naszyjniki, które też czasami lubię nosić w jakichś letnich stylizacjach. Dajcie koniecznie znać w komentarzach i koniecznie napiszcie, jaką wy nosicie biżuterię. Srebrną, złotą, ze stali nierdzewnej, może jakąś ręczną robotę, jakieś rękodzieło. Czekam na Wasze komentarze, a tymczasem żegnam się z Wami i widzimy się oczywiście w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa!